Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na stogach przy krzyżu przy ulicy Stryjewskiego. No proszę Państwa, tutaj mamy aptekę na stogach. O, proszę bardzo, widać tam. Apteka na stogach. Mamy też i słup ogłoszeniowy, i skwerek. No tutaj na skwerku zawsze sobie siedzą, jakieś ciepły oczywiście. Tu mamy lampy, które się wieczorem podświetlają. I tu mamy wielki baobab, no czyli drzewo tutaj, żartuję, to nie baobab, ale potężne drzewo, które tu stoi, pomnik. No a tu jest nasz ośrodek zdrowia. Tu to proszę Państwa leży szkło. Szkło leży. Autobus się ominął, ale niebezpieczna sprawa, bo szkło butelki, więc można sobie opony pociąć, nie? No, proszę bardzo. A tu, proszę Państwa, nasz ośrodek zdrowia numer 29. Budynek, no ja chciałem coś powiedzieć o tym ośrodku zdrowia, bo on jest tutaj znany na stogach, że pacjenci tu nie mogą się do niego dostać. Ja dzisiaj rano byłem krew pobrać. O 7 było chyba ze około 40 osób w kolejce. W kolejce, proszę Państwa, bo telefonicznie to tu się nie zarejestruje. Rejestracja nie przyjmuje telefonów w ogóle. Rano, dopiero później gdzieś po 8 to może przyjmie. Ale tu już o 7.20 na przykład do doktor Derwisz nie było już możliwości się zarejestrowania. Jeżeli ja chcę, dzwonię i chcę, na przykład w piątek dzwoniłem i chciałem się na poniedziałek zarejestrować, czy tam w czwartek, nie można. Proszę Państwa, każą mi dzwonić tego samego dnia, żeby się zarejestrować, a jak widać jest to nierealne, bo już potem o 7.20 nie ma miejsca do doktora, bo już wszystko jest wyczerpane. No co to za problem zarejestrować parę dni naprzód? No, przychodni na stogach jest to niemożliwe, bo panie rejestratorki odmawiają rejestracji naprzód dzień, dwa. Ale jak tu przyszedłem dzisiaj, to powiedziała, że może mnie dzisiaj, jest wtorek, to może mnie na czwartek zarejestrować. No jeżeli jak się przyjdzie osobiście, to można się zarejestrować, ale jak się przez telefon chce zarejestrować, to nie można się na dzień naprzód czy dwa dni do przodu zarejestrować, tylko każą dzwonić tego samego dnia. A wiadomo, wtedy oni nie przyjmują telefonów, a później ci co przyszli się zarejestrują, a ci co dzwonią, to mogą klamkę pocałować. Tak to działa przychodnia na stogach. Ja już składałem skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia, no, ale tam napisali do pani prezes, tutaj spółka jest, nie? No i ta pani prezes odpowiedziała, że wszystko jest w porządku. No i tak mi Narodowy Fundusz Zdrowia napisał, bo Narodowy Fundusz Zdrowia wcale nie robi żadnych kontroli, on tylko płaci pieniądze, ale nie wymaga. No tak niestety wygląda na stogach ta przychodnia. Idziemy dalej, tutaj mamy szkołę. No i widać tutaj właśnie jest ten rozbite szkło. No i tutaj mamy taki szybkościomierz, co mierzy, jak samochód nadjeżdża, mierzy jego prędkość. Zobaczymy, jak to wygląda. O, i szkło teraz wjedzie prosto. Masakra. Ktoś wysypał szkło. O, tam pokazuje 18. Teraz drugi. 15. Prędkość namierzamy. No tak to działa, proszę Państwa, na stogach. No niestety z tą przychodnią to do ładu dojść nie można, bo ja tu nawet jako radny chciałem się spotkać kiedyś, jak byłem jeszcze radnym dzielnicy Stogi, Sławomir Ziemiński, więc chciałem się spotkać z panią prezes spółki, ale pani prezes spółki nie chciała się ze mną spotkać, odmówiła mi, więc ona uważa, że ona jest dla siebie, dla spółka, a nie dla pacjenta, no bo tak to można przyjąć i zawsze ma rację, no więc szkoda gadać, tu kiedyś nawet kolejki stały i numerki wydawali rano, no i potem tymi numerkami handlowano. Takie rzeczy też się działy na stogach, pamiętamy te czasy. No tutaj, proszę Państwa, mamy przejście dla siebie. No tu remont zrobiono, no ale jak już mówiłem, zlikwidowali zatoki, które były prostopadłe, teraz są równoległe i o połowę mniej samochodów może stanąć, a nawet i jeszcze mniej. Tak to działa. Pozdrawiam
redaktor Sławomir Siewiński, Stogowianin, o, że tak powiem. Ahoj.